E-papierosy to nowoczesna używka nikotynowa i szansa dla milionów palaczy. Jak pokazują wyniki wielu badań naukowych, e-papierosy są wielokrotnie mniej szkodliwe od papierosów tradycyjnych. Czy to prawda? Za chwilę przekonacie się na własne oczy. Jedną z głównych zabójczych substancji w dymie tytoniowym jest tlenek węgla. Prosty eksperyment pozwoli nam sprawdzić, jak dużo tej substancji wydziela się podczas spalania jednego tradycyjnego papierosa. Zapalony papieros jest nie tylko źródłem dymu, którym zaciąga się palacz. Z tlącego się papierosa ulatnia się boczny strumień dymu tytoniowego, który zawiera aż do 15 razy więcej tlenku węgla, aż do 20 razy więcej nikotyny niż dym wydychany przez palaczy. Czujka umieszczona w szczelnym pojemniku wykrywa tlenek węgla obecny w dymie wydobywającym się z tlącego papierosa i jak widzisz, szybko zaczyna reagować. Tlenek węgla przenika do krwi, wiąże się z hemoglobiną, przez co obniża zdolność krwi do przenoszenia tlenu. 20 papierosów dziennie może powodować obniżenie dostawy tlenu do serca nawet o 10%. Zobaczmy teraz, jak czujka zachowa się podczas eksperymentu z papierosem elektronicznym. Liquid z e-papierosa podgrzewany w parowniku, w przeciwieństwie do tytoniu w klasycznym papierosie, nie ulega spalaniu. Dlatego w e-papierosie nie powstaje tlenek węgla i nie przedostaje się on zarówno do organizmu użytkownika, jak i do otoczenia. Co ważne, z e-papierosa nie ulatnia się również boczny strumień aerozolu. Jak widzisz, podczas używania e-papierosa nie ma emisji tlenku węgla do otoczenia. Dlatego czujka nie reaguje. Wszystkie produkty podgrzewania liquidu trafiają w postaci aerozolu bezpośrednio do płuc użytkownika e-papierosa. Wnioski. Brak strumienia bocznego i brak tlenku węgla to zdecydowanie mniejsze zagrożenie dla zdrowia osób postronnych.